Okej. No to sekretne przejście. Ciemno tu trochę. Obejrzyj mapę. Łowcy duchów. Dziennik śledztwa. Znalezione tajne skrytki 3. Biblioteka, korytarz na piętrze przedpokój. Dowody na istnienie sił nadprzyrodzonych. Raz, dwa, trzy. Tu już nic więcej nie mamy. Tu mamy te dzienniki. Okej, żarówka poszła. O, jesteśmy w bibliotece. Jesus. Tu gdzieś musi być ten kod do tej szafeczki. Czy ja tego wcześniej nie zauważyłem? To czytałem. 0451. I tam jest luźna deska. Ok, 0451. Zero, cztery, pięćdziesiąt, jeden. Kancelaria prawna. Szanowny panie Masan. Zaznaczamy dla pana oryginał oraz kopię dokumentu zatwierdzoną przez notariusza. Kopia została włączona do naszej dokumentacji. Dziękujemy za powierzenie naszej firmie tej ważnej sprawy. Ja, Oskar Masan, w pełni zdrowy na ciele i umyśle, po dokładnym przeglądzie posiadanych przeze mnie rzeczy, ogłaszam moją ostatnią wolę i testament. To jest testament tego obłąkanego, tak? Po moim odejściu następujące będzie obowiązywać. Deklaruję, że całe życie byłem mieszkańcem hrabstwa Bun, że nie jestem żonaty i nie mam dzieci. Nie mam żadnych zaległych długów u żadnych wierzycieli żyjących lub martwych. Wszystkie cenne przedmioty, które posiadam, włącznie z mieszkaniem i otaczającym je terenem na Arbor Hall 1, a także wszystkie rzeczy osobiste i cały majątek, pozostawiam Trensowi Elselfowi Juniorowi z hrabstwa Elis. W przypadku, gdyby rzeczony Trens Junior odszedł wcześniej ode mnie, spadek ma zostać przekazany jego dzieciom zgodnie z ich wiekiem i możliwościami bycia włodarzem nieruchomości. Ja, Oskar... Aha, tu jest, pisał go kilka razy. Wszystkie cenne przedmioty włącznie z mieszkaniem Terensowi z hrabstwa. W przypadku, gdyby rzeczony odszedł wcześniej ode mnie. 13 sierpnia 73. A tutaj? 13 sierpnia 73. Aha, bo tu jest przepisane na maszynie, a tutaj jest ręcznie napisane. Ok. No dobra, to teraz gdzieś tutaj mamy ten schowek, tak? Gdzież to było? Luźna deska. Reklama. The Misfits. Dodatkowo wyjątkowi goście. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out.
I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Czyżby romans? Gabinet taty. Co jest za gabinetem taty jeszcze mam? To też jakaś luźna deska? Gdzieś tutaj na końcu. Połowa szyfru do szafki sam. O! Niebo na skraju świata. Prywatne, nie czytać. Zielony lodowiec, część druga. Klasa dziewiąta. Allegra i jej oddział zwiadowczy uważnie spoglądali ze swojej żerdzi przez gęstą zasłonę szemrzących liści. Zaledwie metry dalej jasne światło odbijało się od wewnętrznych ścian misy lodowcowej, w których wyrastał las. To był doprawdy dziwny widok. Bujna roślinność zestawiona z surowymi lodowymi formacjami. Allegra skoczyła naprzód bez wahania, przedzierając się przez wysokie gałęzie. Pierwszy majtek został porwany przez klan Amazonek Zielonego Lodowca. Jego życie wisiało na włosku. Musimy się spieszyć. Jej drużyna podążała za nią, przemieszczając się tak cicho, jak słaby wietrzyk między źdźbłami trawy. Allegra wylądowała na polanie i krzyknęła – stop! Zobaczyła na piedestale królową Amazonek sięgającą do dźwigni, która spuściłaby pierwszego majtka do kadzi. Krzyknęła – nie! I machała szablą w stronę ręki Amazonki, ale było za późno. Pierwszy majtek krzyczał spadając, po czym zniknął pod wodą. Nastała opierna cisza. Allegra tylko patrzyła, zmrożona lękiem i żarem. Spóźniła się zaledwie o moment. Ale wtedy coś zaczęło wyłaniać się z kadzi. Głowa o ciemnobrązowych włosach, takich jaki miał pierwszy majtek. Później ramiona i rękawy, jego płaszcza zupełnie przemokniętego. Ale kiedy postać powstała, ociekając wodą, Allegra zobaczyła, że pierwszy majtek się zmienił. Tak naprawdę nie był już mężczyzną. Widziała oczy, twarz, włosy, ręce i ciało kobiety, nadal w ubraniu pierwszego majtka. Jednak to nadal pierwszy majtek. Przemówił, przemówiła miękkim, czystym głosem. Kapitan? Królowa Amazonek rzekła. Teraz jest jedną z nas, jest nasza. Allegra wyciągnęła z zapaska swoje magiczne pistolety skałkowe, a jej załoga przygotowała miecze. Allegra, wpatrując się w oczy królowej, powiedziała. To jest miłość mojego życia, nie możesz mi jej zabrać. Okej. Okay. Fajny styl pisania ma ta dziewczyna, podoba mi się. Gdzie jeszcze mamy skrytkę? Tą odkryliśmy. Tu mamy zamknięte. No to co? To do góry, tak? U góry jest jeszcze jakaś skrytka. Przy pokoju sam. Tutaj. A tu jest ta tabliczka, której one używały do gadania z duchami. Cześć, cześć. Jak masz na imię? Oskar. Czego chcesz? Kompletny szyb do środki.
0501. To open. Turn left. Jeszcze raz. 0501. To idziemy otworzyć szafkę. 0501. Lonnie came over today, but everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. No, tutaj też magazyn dla panów. Nareszcie, Gillian Anderson. Ale to coś jest jeszcze, nie, to są ubrania chyba. Okej. Okay. To zobaczmy, czy coś się zmieniło. Mamy klucz do piwnicy, ale jeszcze nie wiem, gdzie ta piwnica jest. Dziwne wrażenie, że tutaj jeszcze jakieś tajemnice na mnie czekają. A co tutaj? Dobra, klucz do piwnicy, ale gdzie jest piwnica? Czy możemy otworzyć teraz te drzwi? Nie, te są zamknięte. Tutaj wszystko oglądaliśmy. Okej, tu jest piwnica. I znowu ciemno. Czytaj notatkę. Droga Samanto,
Chciałabym Ci serdecznie podziękować za ugoszczenie mnie pod swoim dachem w święto dziękczynienia, które spędziliśmy z Twoją uroczą rodziną. Bardzo smakowały mi aromatyczne ziemniaki. Dziwne było tak długi czas przebywać blisko Twoich rodziców. Rozbawiało mnie, że dla Twojego ojca trudno jest nie być dziwnym dłużej niż przez pół minuty. Całym sercem Twoja bliska i oddana przyjaciółka Loni D. Droga Pani de Soto, proszę przyjąć moje najszczersze podziękowania. Świetnie sprawiła się Pani jako gospodarz podczas uroczystości w domu Pani ojca, która odbyła się we wspomnianym już spotkaniu z moimi rodzicami. Muszę przyznać, że święto dziękczynienia uczczone wspólnie z Państwem podobało mi się znacznie bardziej niż obiad u rodziców, zwłaszcza czas spędzony z Pani babcią, która jest wspaniałą kobietą mającą wyśmienity gust i nienaganny styl. Sprawił mi ogromną przyjemność. Powinniśmy to powtórzyć za rok, prawda? Oczywiście, że tak. Pani Samantha o. Coś tutaj jeszcze znajdziemy? Jakaś kartka. Rysunek. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around. Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night. Where it's just quiet and we're alone. We say I love you. Jak się tam dostać, żeby zapalić to światło? Jedno z moich starych zadań z wychowania seksualnego. Poniżej znajdziesz dwa opisy. O, to już czytaliśmy. K jak kochana, A jak ambitna, I jak inteligentna, T jak taktowna, L jak lubiana, I jak idealna, N jak niezależna. To są moje stare rzeczy, tak? Czy tutaj coś jeszcze znajdziemy? Boję się takich pomieszczeń. No, oglądał się człowiek Freddy'ego Krugera i nie lubię w takich miejscach przebywać. Szanowna Pani Samanto, chcielibyśmy pogratulować przyjęcia na kurs kreatywnego pisania, który jest częścią letniego programu Red College dla młodych badaczy w roku 95. Nie w piwnicy, proszę bardzo. Bez straszenia. Opierając się na Pani osiągnięciach i wynikach w nauce, miło nam zaoferować Pani pomoc finansową, która pokryje 75% czesnego i kosztów programu. Dołączona dokumentacja zawiera szczegóły dotyczące programu nauczania, opcjonalnych fakultetów oraz przydziału do akademika. Cieszymy się na Pani udział w letnim programie. Raz jeszcze gratuluję. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans, like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was, like, 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. No tak. Robi się smutno.
Złoty naszyjnik z wisiorkiem, dwie połówki, 14 tysięcy dolarów. Możliwość umieszczenia do 10 znaków. Imiona, daty, inicjały, wszystko czego pragniesz. Pakowane na prezent, import. L plus S. Dziękuję Ci za przysłanie kopii nowej książki. Codziennie zdarza się mieć w rękach pierwszy opublikowany manuskrypt autora. Przeczytałem go dziś po południu. Bez problemu rozpoznałem w nim mojego syna. Praca autora to eksternalizacja tego, co mu bliskie oraz tego, czego się lęka. I wierzę, że pod tym względem odniosłaś sukces. Szkoda tylko perspektywy, przez którą osobisty blask musiał zostać przyćmiony wymogami gatunku oraz nieeleganckim nacechowaniem starganego motywu Deus Ex Machina. Gratuluję Ci przerwania ciężkiej próby, jaka była publikacja książki. Zapewniam, że czytelnicy lubiący się w gatunku przyjmą ją z otwartymi rękami i przestań się wykręcać. Stać Cię na więcej. Wycinek z gazety. Saturator w aptece Mosan Pharmacy dostępny dla młodzieży chlapstwa Boom. Policzki uczniów w liceum Godfellow były dziś zaróżowione, ponieważ każdy bez wyjątku przyszedł zobaczyć nowo uruchomiony saturator w aptece Mosan Pharmacy w centrum miasta. Po wielu miesiącach remontu, wliczając w to zainstalowanie zupełnie nowego automatu do mieszania wody gazowanej z licznym wyborem wielosmakowych syropów oraz szklanej skrzynki na lody, z której można dowoli czerpać smakowitych gałek, pan Mosan, persona powszechnie uwielbiana i kojarzona z Main Street, spoglądał radośnie, witając rzeszę młodzieńców. Pierwszymi słodyczami podanymi tłumowi były czekoladowe desery lodowe i Trent Gerian, 8 lat, ulubion siostrzeniec pana Mosana oraz certyfikat nadania obywatelstwa. Dnia 20 lipca 1972 roku po rozpoznaniu sprawy Janice Elizabeth Connolly Greenbrier, uprzednio zamieszkałej na Fifth Avenue w Seattle, stan Washington, wnioskującej o stałe zamieszkanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki i która zobowiązała się przestrzegać zapisów prawnych związanych z nadaniem obywatelstwa, a także została uprawniona do ubiegania się o obywatelstwo. Sąd rejonowy ogłasza, że wnioskodawczyni zostaje pełnoprawną obywatelką Stanów Zjednoczonych. Nienawidzę tego. Hej Sam, piszę do ciebie z Multiple Falls. Jestem na jakiejś głupiej wycieczce klasowej, a głupia dlatego, że mamy marzec. Nie wiem, czy ktoś z dyrekcji był w marcu w Oregonie, ale w tym miesiącu jest tu cholernie zimno i cały czas leje. Chciałabym, abyś tu była. Zaraz, przecież ty tutaj jesteś, a ja piszę do ciebie w sklepie z pamiątkami. Kurde, właśnie wchodzisz, L. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. I tam było jeszcze jedno pomieszczenie. List. Yolanda de Soto. Pani Samantha. Hrabstwo Boom. Droga Sam. Bardzo się cieszę, że spodobał Ci się rysunek. Myślałam o nas, kiedy go rysowałam.
Widziałam, że się domyślisz. Spodobał by ci się Meksyk, tak sądzę. Przyroda tutaj jest zupełnie inna niż w rodzinnych stronach. Myślę wciąż o Allegrze i pierwszym majtku zagubionych na tajemnej wyspie, gdzie nawet rośliny chcą ich dopaść. A potem myślę o tym, że są w tej dziczy. I znów zaczynam myśleć o tobie. Leżę w łóżku i prawie mogę cię poczuć. Próbowałam zachować to uczucie do naszego spotkania. Nie udało mi się, okej, ale próbowałam. Dobra, dość o tym. Twój ostatni list dotarł do mnie dzień przed naszym wyjazdem, więc będziemy ścigać się z listem ode mnie. Jeśli dotrę do domu pierwsza, to przeczytamy go razem. I tak, przywiozę ze sobą mnóstwo zdjęć. Spędzimy mnóstwo czasu razem w ciemni. Właśnie do tej ciemni też bym się chciał dostać. To jak narkotyk. Do pierwszego razu doszło w moim pokoju w środku nocy. Obudziłam się, ale ona mnie całowała. Dobra, więcej tego nie czytam. A szkoda, ja bym chciał przeczytać. Może jednak? Nie uda się. Skautki. Zespół znany wcześniej jako Zuchy. Lista piosenek. Wzór do naśladowania. Autorytet. Mój jedyny historyjka. Instrukcja. Pierwszy majtek. Właśnie ja, skautki, znowu znikać. Tulane. Zaprzeczenie. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually... really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Za zespół Girl Scout. Zaraz spróbujemy rozwiązać ten safe, ale tutaj jeszcze mamy jakieś przejście. Czy tędy wchodziłem? Tutaj nie byliśmy. No dobrze. Wracamy do sejfu i spróbujemy rozwiązać zagadkę sejfu. Zapewne gdzieś tam zamknięty jest kod. Gdzie był ten sejf? Myśmy tędy przyszli. Tutaj. Tu w łazience. Wpisz szyfr. No okej, to będziemy szukali szyfru. Ale to już w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.